Cześć, to już 8 odcinek na kanale Studia 9M2, na którym to kanale dzielę się z Wami moją stolarską pasją oraz skromną wiedzą, którą zdobyłem w trakcie trwania mojej stolarskiej przygody. Jeżeli więc stolarstwo jest w kręgu Twoich zainteresowań lub Twoim guilty pleasure jest oglądanie filmików warsztatowych, to zapraszam Cię do zasubskrybowania tego kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek po to, aby nie ominęły Cię materiały, które tutaj będą się pojawiać. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać swój planer do drewna, który skonstruowałem sobie tutaj do warsztatu, który posiada taką funkcję jak ergonomia, ponieważ jest kompatybilny i zintegrowany z moim stołem warsztatowym, a mimo to, że on tutaj jest, nie przeszkadza mi w korzystaniu z tego stołu i z całej jego powierzchni, oraz regulowaną oś Z, która jest rozwiązana chyba w najprostszy możliwy sposób, w jaki tylko mogłem to rozwiązać. Nie będzie to jeden z tych materiałów, w których pokazuję, jak trasuję otwór pod każdą śrubkę, a będzie to jedynie przedstawienie koncepcji tego planera konkretnego, który pozwoli Wam pokazać rozwiązania, których ja tutaj użyłem i być może implementujecie te rozwiązania do własnych planerów. Przejdźmy więc do krótkiej prezentacji funkcjonowania tego planera, po której to prezentacji pokażę Wam dokładniej, z jakich elementów wykonałem sam planer. Zanim przejdziemy do części materiału, w której dokładniej omawiam elementy użyte w konstrukcji planera, chciałbym Wam powiedzieć, że do kanału dołączyło już niemal 1500 subskrybujących, za co jestem ogromnie wdzięczny, oraz chciałbym zachęcić tych, którzy oglądają ten materiał, a nie subskrybują, aby dołączyli do naszej ekipy. W związku ze spełnieniem pewnych warunków YouTube umożliwił mi włączenie opcji wspierania kanału.
Dlatego jeżeli uważasz, że moje materiały dostarczyły Ci jakiejś wartości, czy to edukacyjnej, czy po prostu rozrywkowej, i chciałbyś w jakiś sposób wspomóc rozwój tego kanału, to zachęcam do dołączenia do programu patronów. Ogłoszenia parafialne za nami, a więc przejdźmy do konkretniejszego omówienia elementów konstrukcyjnych planera. Na etapie projektowania stołu wiedziałem, że będę chciał mieć w nim funkcję planera, dlatego blat jest węższy niż rozstaw nóg. Dzięki temu rozwiązaniu po złożeniu planer pozostaje w obrysie stołu, a ja nie ograniczam sobie mojej jakże skromnej powierzchni warsztatowej. Rozmiar wałków natomiast mam w taki sposób dobrany, aby po złożeniu nie wystawały one ponad blat. Przejdźmy zatem do listy elementów, które są wykorzystane do zbudowania planera, pomijając sam stół. Aby uzyskać regulowaną oś Z, wykonałem takie oto kątowniki z sklejki, wzmacniane jaskółczym ogonem oraz z wyfrezowanymi fasolkami, dzięki czemu mogę przesuwać te kątowniki do góry, do dołu po śrubach wkręconych w nogę stołu. Do wstępnej regulacji osi Z wykorzystuję motylki, a kiedy już to wszystko poustawiam, to dokręcam to ściskiem rurowym i nic nie jest w stanie tego ruszyć. Cała konstrukcja planera opiera się na wałkach podpartych. Do stworzenia konstrukcji planera wystarczą 4 sztuki. I to długość tych właśnie prowadnic determinuje maksymalny wymiar formatki, jaką będziecie w stanie sformatować na waszym planerze. Średnica wałków nie pozostaje bez znaczenia. Pamiętajcie, że im cieńsze, tym bardziej podatne będą na uginanie się podczas pracy planerem. Bazując na swoim doświadczeniu, mogę Wam powiedzieć, że wałki Fi16 na 120 cm nie uginają się. Same wałki nie wystarczą, bo coś musi po nich jeździć. I żeby wprawić całość w ruch, potrzebne będą wózki. Konkretnie 8 sztuk dobranych do średnicy Waszych prowadnic. Ważną kwestią jest dobranie później odpowiednich śrub do wózków, ponieważ każdy rozmiar wózka ma unikatowe otwory gwintowane pod śruby, a więc inne śruby będą pasowały do wózka na wałek Fi16, a inne będą pasowały do wózka na wałek Fi20. Na szczęście producenci i dostawcy podają te wymiary w specyfikacji produktu. Regulacje osi Z, prowadnice oraz wózki mamy omówione. Przejdźmy teraz do konstrukcji wózka frezarki. Do jego zbudowania wykorzystałem kątownik aluminiowy oraz kawałek blatu HPL. Ważną kwestią jest to, żeby zrobić to wszystko w taki sposób, aby konstrukcja wózka nie wystawała poniżej prowadnic. Ponieważ jeżeli nasz wózek będzie wystawał poniżej naszych prowadnic, to wystąpi kolizja z prowadnicami osi X, przez co nie będziemy w stanie wykorzystać w pełni naszego pola roboczego. Jeżeli nie popełnimy tego błędu, będziemy za to mogli wykorzystać w pełni szerokość naszego planera. Dodatkowym elementem, który zamontowałem, są te włosy. Są one po to, żeby omiatać pył z prowadnic, po to, żeby po prostu nie blokowały mi się łożyska kulkowe i żeby w trakcie pracy chodziło to w miarę sprawnie i zgrabnie. Takie same włosy zamontowałem pod spodem blatu, żeby ograniczyć rozstrzał wiórów i trocin po całym warsztacie. Sercem planera jest frezarka Yato o mocy 2100 W. Posiada uchwyt do montażu frezów z trzpieniem 12 mm. I jest to chyba najtańsze rozwiązanie na rynku z taką dużą mocą. Być może na kanale za jakiś czas pojawi się jej recenzja, jednak w tym momencie użytkuję ją zbyt krótko, aby coś więcej na jej temat powiedzieć. Do frezarki zamontowałem frez trzpieniowy do planowania z średnicą trzpienia 12 mm oraz wymiennymi płytkami z węglika spiekanego. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o samą konstrukcję całego planera oraz elementy użyte do jego wykonania. To by było na tyle, jeżeli chodzi o samą kwestię planera. Jeżeli coś jest niejasne i chciałbyś zadać jakieś pytanie, zapraszam do sekcji komentarzy. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie komentarze z pytaniami, jak i na wszystkie komentarze, jakie w ogóle tam umieścicie. Natomiast jeżeli jakieś kwestie okażą się naprawdę ważne i bardzo trapiące lub jakiś komentarz będzie się powtarzał, jakieś pytanie będzie się powtarzało zbyt wiele razy, to najzwyczajniej w świecie dogram materiał wideo, gdzie wyjaśnię takie kwestie. Dla tych, którzy tak jak ja w przyszłości będą chcieli być YouTuberami, mam małe podsumowanie w postaci oczywiście czasu spędzonego nad pracą nad tym materiałem. Praca nad tym konkretnym materiałem zajęła mi 24 godziny, roboczo godziny. Mam na myśli nagrywanie, montaż, opisy, publikacje i całą tą otoczkę. Także, żebyście wiedzieli, ile mniej więcej czasu na takie coś schodzi. Dla tych, którzy dotrwali do samego końca materiału, mam mały bonus w postaci wpadek przy pracy nad tym materiałem, moich przejęzyczeń i innych paru bzdetów, co być może kogoś rozśmieszy, a przede wszystkim pokaże, że tak naprawdę osiągnięcie nawet takiej jakości, jaką ja tutaj sobą prezentuję na tych materiałach wideo, wiąże się ze sporą ilością wpadek. I po prostu powtórek, żeby koniec końców dostarczyć Wam treść, którą da się jakoś sensownie oglądać.
Także zapraszam na wpadki i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć! A więc deska splanowana, wyszło, tak jak przed chwilą widzieliście na przebitkach, zajebiście. Wyszło wszystko fajnie, pod linijki. O, to tak. Myślałem, że mi brzuch widać. W dzisiejszym materiale, na którym dzielę się z wami moją wędkarską pasją. Cześć, to już 8 odcinek. Cześć. Wiem, wyglądam jakbym miał kaca i był trochę zapuchnięty, ale tak naprawdę jest 5 rano, a ja nagrywam to zanim moja córka wstanie. Jeżeli więc co? Tak synchronizuje dźwięk. Kurwa, masakra. I do the cha-cha like a sissy girl. W dzisiejszym materiale chciałbym wam zaprezentować koncepcję planera, jaki sobie wykonałem w celu planowania drewna.